Za nami majówka, czyli zapowiedź nadchodzącego lata i przedsmak wakacji. Z kilku wolnych dni skorzystali także rodzimi celebryci. Jednym długi weekend upłynął na grillowaniu, biesiatowaniu przy ognisku i zabawie na odpuście, inni zaś opuścili łono ojczyzny i udali się w tropiki. Znalazł się też taki, który postanowił spożytkować wolny czas na pozbycie się odpadków i przy okazji złamanie prawa. Mowa tu o Cezarym Żaku. Kilka dni temu fotoreporterzy Super Expressu udokumentowali, jak znany z serialu Rancho aktora rozpala ognisko na swojej działce, po czym wrzuca do niego plastiki, styropian i folię. Proceder ten był nie tylko szkodliwy dla środowiska, ale też mocno uprzykrzył wypoczynek sąsiadom Żaków, co sami potwierdzili w rozmowie z dziennikarzami tabloidu. Wrzucał do ognia styropian, plastiki, folie i wiele innych odpadków, które powinien posegregowane oddać do utylizacji. Dym i smród były nie do wytrzymania. Żak palił śmieci przez około godzinę, mówił tabloidowi jeden ze świadków tego zdarzenia. Teraz Żak postanowił zabrać głos w sprawie swojego oburzającego zachowania, a przynajmniej tak sugeruje jego najnowszy wpis w mediach społecznościowych. 60-latek zamieścił swoje zdjęcie w roli wójta rancha, które opatrzył cytatem z Ewangelii Święty Jana. Który z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, napisał. Co więcej, pozwolił sobie jeszcze na kpiący komentarz pod fotografią, na której robi facepalm. A wszystkich tych z Państwa, którzy czują się oburzeni i zniesmaczeni moim karygodnym zachowaniem, bardzo przepraszam, ironizował. Do tych rewelacji odniósł się wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Wskazał, że za takie zachowanie grozi kara grzywny lub areszt. Zgodnie z artykułu 191 ustawy o odpadach za takie zachowanie grozi kara grzywny lub areszt. Zgłosiłem sprawę do właściwych organów. Ponadto za zaśmiecanie podwyższamy kary. Wstyd, panie Żak. W ramach pokuty proszę o nagłośnienie nowych kar. Napisał wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego na Twitterze.